Ostatnio ja miałem okazję mówić na temat przebaczenia, na przykład Józefa. I powiem wam, gdy studiowałem ten temat, to tak Bóg pokazał mi taką jedną bardzo ciekawą rzecz właśnie w życiu Józefa, to co się wydarzyło. I jest to coś, czym właśnie chciałem się dzisiaj z wami podzielić, bo jak pewnie pamiętacie, jeśli nie, to ja powiem, Józef to jest ta postać ze Starego Testamentu, która była tak znienawidzona przez swoich braci, że postanowili się go pozbyć. Najpierw chcieli go zabić, potem go sprzedali do niewoli, potem trafił do niewoli, był niewolnikiem w domu tam Potyfara, służył, był wierny w tym służeniu. Bóg błogosławił tą jego służbę i dom Potyfara, ale jego żona Potyfara oskarżyła go o coś, czego nie zrobił. Trafił do więzienia, tam w więzieniu nadal był wierny Bogu i służył Bogu i Bóg błogosławił. I tam w więzieniu zaczął interpretować sny, bo Bóg dał mu taką zdolność. No i w pewnym momencie faraon miał sny, których nikt nie był w stanie zinterpretować. Więc wtedy podczas sobie przypomniał, a tam w więzieniu był taki człowiek, który interpretował nasze sny. Może on będzie mógł pomóc. No i przyprowadzili Józefa przed faraona, który opowiedział swój sen. Józef zinterpretował ten sen. I faraon był pod wielkim wrażeniem tego, co usłyszał. I w 41 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy bardzo ciekawe słowa, to co się wydarzyło w momencie, gdy Józef stanął przed faraonem i gdy zinterpretował jego sny. I chciałem, żebyśmy przyjrzeli się temu, co się dzieje, bo pamiętajcie, że Józef został zabrany z domu swojego, do swojej rodziny, która się go pozbyła i trafił do niewoli, do Egiptu. I zobaczcie, w 41 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 40 wersecie czytamy takie słowa. To mówi faraon do Józefa. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały mój lud. Tylko tronem będę mniejszy od ciebie. Większy od ciebie. Mam okulary, ale nie dowidzę. Tylko tronem będę większy od ciebie. Czyli faraon mówi do Józefa, wszystko będzie pod tobą, ale ja tylko oczywiście będę nad tobą. Ty będziesz drugi po mnie. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo faraon mówi do niego, będziesz zarządcą całego mojego domu. Wszystkiego, co tam jest. Nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli czytaliście jego historię, każdy dom, w którym Józef był, każde miejsce, w którym Józef był, było błogosławione. Bóg błogosławił, bo był z Józefem przez cały czas. I faraon jest sprytny, bo mówi, o, skoro Józef będzie w moim domu, będzie zarządzał moim domem, to znaczy, że mój dom może też będzie błogosławiony. Tylko zastanówmy się na chwilę. Który dom miał być błogosławiony z powodu Józefa? Jego rodzinny dom. Dom jego ojca. A tutaj widzimy, że będzie zupełnie inny dom. On jest po prostu, to nie ten dom, w którym on miał być. Mało tego, w 41 wersecie czytamy, że faraon mówi, nadto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Już nie tylko mojego domu, ale całej mojej ziemi. Całym Egiptem będziesz zarządzał. A w jakiej ziemi powinien być Józef? W jakiej ziemi się urodził? Gdzie był częścią? Której ziemi? Ziemi Kanaan. Egipt? W Biblii, gdy czytamy o Egipcie, Egipt jest obrazem niewoli, z takiego starego życia. Więc można by powiedzieć, no to nie ten, nie ta ziemia. Nie ten dom, nie ta ziemia. Ale jakby tego było mało, to w 42 wersecie czytamy, potem zdjął faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Daje Józefowi pierścień i szatę. Ale pamiętacie w 37 rozdziale, kto dał szatę Józefowi? Wspaniałą szatę. Jego ojciec. Nie ten dom, nie ta ziemia, nie ta szata, ale Józef jest spośród tego wszystkiego. W 43 wersecie czytam, kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Józef jeździł po Egipcie i wszyscy padali przed nim na kolana.
A w 1 Mojżeszowej 37 rozdziale czytamy o tym śnie, który miał Józef, w którym jego bracia się kłaniają przed nim. Wow! A tu zupełnie inni ludzie się przed nim kłaniają. Nie ten dom, nie ten naród, nie ta ziemia, nie ta szata i nie ci ludzie. Ale jakby tego by było, w 45 wersecie czytamy, nadał też Faraon Józefowi imię Safenat Paneach i dał mu żonę Asenat, córkę Potifera, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. Faraon nadaje Józefowi zupełnie inne imię. Imię Safenat Paneach. To nie jest imię, które dostał w przymierzu, które miał mieć, to imię, które miało wskazywać na jego związek z Bogiem. Ale to jest imię, które wiązało go w pewien sposób z pogaństwem. I nie to imię nawet. Znaczy, Faraon mało tego, daje też mu żonę, Asenat, córkę pogańskiego kapłana, a przecież Izraelici mieli się nie łączyć z pogańskimi córkami, z pogankami. Po prostu, zobaczcie, jak ja czytam ten 41 rozdział, widzę po prostu takie zależności, że nie ten dom, nie ta ziemia, nie ten lud, nie to imię, nawet nie ta żona. Ale Bóg cały czas jest z Józefem. Cały czas jest i błogosławi mu. I czytamy w kolejnych wersetach, w jaki sposób pobłogosławił Bóg Józefa w tym miejscu, w którym był. Zobaczcie, a Józef miał 30 lat, gdy stanął przed Faraonem, królem Egiptu. Potem wyszedł Józef od Faraona i objeżdżał całą ziemię egipską, a ziemia rodziła obficie przez 7 lat urodzaju. W tych 7 latach, które nastały na ziemi egipskiej, gromadził wszelką żywność i składał zapasy w miastach. Składał w nich zbiory z okolicznych pól. Tak nagromadził Józef tyle zboża, jak piasku morskiego. Tak wiele, że zaprzestano je mierzyć, bo nie można było go zmierzyć. Bóg pobłogosławił mu. W miejscu, w którym był. Bo Bóg był z Józefem. Cały czas to czytamy w tej historii. A Pan był z Józefem. I co ciekawe, w 50 wersecie czytamy, że zanim nastał rok głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asenat, córka Potifera, kapłana z On. Tak na marginesie, tak tutaj po polsku widzę, jaka to jest ciekawa zbieżność. Żona Potifara oskarżyła go o to, że ją zgwałcił. Niesłusznie, bo on w ogóle tam nie miał nic takiego do czynienia. A tutaj nagle dostaje za żonę córkę Potifera. Potifar, Potifer. A, zbieżność nazwisk przypadkowa. To nie ten sam człowiek. No ale rodzą mu się synowie. I co ciekawe, on nadaje imiona. I nadaje im imiona hebrajskie. 51, 52 werset. Pierworodnego nazwał Józef Manases, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział: rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli. On nadaje swoim, mieszka w Egipcie. Jest zarządcą praktycznie całego Egiptu. Jest tylko drugi po Faraonie. Rodzą mu się dzieci z pogańską żoną, która nie jest hebrajką, ale nie nadaje im imion egipskich. Mimo, że sam nosi teraz imię egipskie. Nadaje imiona żydowskie. Dlaczego? Bo on wie, kto jest jego Bogiem. On wie, kto z nim jest. Wie, gdzie są jego korzenie. I wie, co Bóg mu obiecał. I ciekawe są te imiona. I one tak mnie błogosławiły, gdy myślałem o tych imionach. Bo imię Manases, pierworodny, oznacza: Bóg mi pozwolił zapomnieć. Wow. Jak sobie wyobrażałem Manases. To jakby inaczej powiedzieć: odpuściłem, przebaczyłem i zapomniałem. To wszystko, co mnie spotkało, to wszystko, co mi zrobili, to wszystko, przez co przeszedłem, po prostu Bóg pozwolił, że mogłem odpuścić, przebaczyć i zapomnieć o tym wszystkim. Jak sobie próbowałem wyobrazić tą sytuację, to jak on funkcjonował tam i być może ktoś do niego przychodzi i mówi: wow, żyjesz jak w bajce, Józef. Pewnie mówił mu według jego imienia egipskiego, ale zobacz, żyjesz jak w bajce.
Masz władzę, masz pieniądze, masz chwałę całą, masz rodzinę też, po prostu wow, no po prostu jak cię pobłogosławiło. Po prostu jesteś tak błogosławiony. Kiedyś byłeś pasterzem gdzieś tam daleko, w dalekim kraju, a teraz popatrz na siebie, gdzie jesteś. Zobacz, jak jesteś błogosławiony. Nawet masz dzieci. Jak mają na imię? No, najstarszy ma na imię Manases. Ale zaraz, przecież to jest hebrajskie imię. To nie jest egipskie imię. No tak, ale to jest imię. Bo ja wiem, kto jest moim Bogiem. Wiem, gdzie jest moja ojczyzna. Ale przecież wiesz, co oni ci zrobili? Wiesz, co Żydzi zrobili tobie? Twoi bracia sprzedali ci do niewoli, chcieli cię zabić. I pamiętasz to? Przecież oni cię skrzywdzili. Tak. Ale ja odpuściłem, przebaczyłem i zapomniałem. Ale oni cię tak naprawdę sprzedali do niewoli. Tak, ale ja odpuściłem, przebaczyłem i zapomniałem. Ale oni nawet cię nie szukali po tylu latach. Zapomnieli o tobie. Ale ja odpuściłem, przebaczyłem i zapomniałem. Ja myślę sobie, że to jest tak niesamowite, bo Józef zdecydował, że woli być utożsamiany z ludem swojego Boga i z Bożym dziełem, niż z przeszłym bólem, cierpieniem, tą przeszłością, którą miał. Po prostu odpuściłem, przebaczyłem i zapomniałem. Chcę ci powiedzieć, bo być może jesteś tutaj, być może słuchasz tam przez internet, gdziekolwiek jesteś. Być może potrzebujesz Manasesa w swoim życiu. Może potrzebujesz tego, żeby odpuścić, przebaczyć i zapomnieć. Ale pastorze, ty nie wiesz, co mnie spotkało, ty nie wiesz, co ktoś tam mi zrobił. Wiem, że możesz odpuścić, przebaczyć i zapomnieć. Tak jak to Józef zrobił. Tak jak to zrobił Józef. Jak bardzo potrzebujemy przestać pić tej trucizny, którą jest brak przebaczenia. Józef zrozumiał i mówi: Bóg pozwolił mi zapomnieć o tym wszystkim, co mnie spotkało. Ale to nie koniec, bo on nadaje drugie imię drugiemu synowi i nazywa go Efraim, co oznacza: rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. W ziemi niedoli? Józefie, halo, zaraz. Czyż ziemia niedoli to nie jest ta, z której cię sprzedali, gdzie cię nienawidzili, że chcieli cię zabić, pozbyli się ciebie? Czy tamta to nie jest ziemia niedoli? Bo tam cię spotkała taka niedola, taka niegodziwość. Przecież tutaj, w ziemi egipskiej, Bóg cię błogosławi. Jesteś błogosławiony. Masz tyle wspaniałych rzeczy. Nie. Ziemia egipska, w której Bóg mnie rozmnożył, jest ziemią mojej niedoli. Bo ja jestem z ludu Bożego. Ludu, który otrzymał obietnicę. Ludu, który ma Boga. I to, gdzie tutaj jestem, to nie jest moja ziemia. Mieszkam w tej ziemi, ale to jest ziemia mojej niedoli. Mnie ta historia uczy jednej rzeczy. Że nie ma znaczenia, co ten świat ma mi do zaoferowania. To nie jest mój dom. To nie jest mój dom. Nigdy nie będę mógł powiedzieć: wow, tu jestem w mojej ojczyźnie. Dlaczego? Bo moja ojczyzna jest w niebie, do którego zmierzam. Wiecie, ja tak sobie myślę, jak wiele ludzi jest w tym świecie związanych rzeczami
i szukając błogosławień, szukając rzeczy, szukając jakichś wspaniałości dla siebie, związują się z tą ziemią, z tym miejscem, w którym są i zapominają o tym, gdzie zmierzają, gdzie jest nasza ojczyzna. Ja tak myślałem wczoraj, gdy siedzieliśmy wieczorem jeszcze na kolacji z pastorem Rogerem i z Elwirą i tak patrzyłem na nich i tak myślę sobie, pastor Roger przyjechał tutaj do Polski ze Stanów, z Ameryki. Dla wielu osób, jak to? Zostawiłeś ten amerykański sen, tą ziemię obiecaną, Amerykę i przyjechałeś do Polski? I mieszkasz w Polsce? Wow. Miejsce, gdzie Bóg mnie powołał, jest tak ważne. Żadna ziemia nie jest moim domem, bo moja ojczyzna jest w niebie. Tak jak Filipian 3,20 mówi, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa, który powróci niedługo. Tak, może ta ziemia jest ziemią niedoli, może to jest miejsce przejściowe dla mnie, ale jestem tutaj. Jestem tutaj. Bóg mnie tutaj postawił, dlatego tak jak Józef, chcę być wierny w tym, gdzie On mnie postawił i co jest na mojej drodze. Chcę być wierny, ale wiem, że to nie jest moja ziemia. To nie jest miejsce, w którym się kończy całe moje życie, bo ja oczekuję czegoś większego. Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale powiedział ciekawą rzecz. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie, werset 14. Wow! Zmierzam do celu, do tego miejsca, w którym na wieki będę już z Bogiem. Tam jest mój dom. I w 1 rozdziale też Paweł mówi od 21 wersetu, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Jeżeli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem już, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Już chciałbym tam być. Chciałbym już być w tym miejscu, w domu, tam, dokąd zmierzam. Dzisiaj, jak jechaliśmy tutaj w samochodzie, słuchaliśmy piosenki, właśnie akurat się trafiła Michael W. Smith, który będzie w Krakowie. I tam była piosenka, w której on śpiewa Welcome Home, taka piękna jego piosenka o tym, jak ludzie właśnie odchodzą z tego świata i przychodzą do domu. I na wieki są w swoim domu. Żyjemy tutaj, służymy tutaj, ale to nie jest nasz dom. Może Bóg mi tutaj pomnaża, tak jak pomnażał Józefowi. Może Bóg tutaj mi błogosławi w taki albo inny sposób, ale chcę ci powiedzieć, bez względu na to, jak Bóg ci tutaj błogosławi, jak bardzo ci pomnaża, nie rozsiadaj się za bardzo. Nie rozsiadaj się za bardzo, bo na koniec dnia, tak czy inaczej, to będzie ziemia niedoli. To nie jest twój dom. Bóg błogosławił i był z Józefem. Ale tak gdy czytam tą historię, to po prostu jestem tak bardzo dotknięty tym, bo jaki był cel tego wszystkiego, przez co Józef przeszedł? Dlaczego to się działo w jego życiu? Ja pamiętam wiele osób, i to zwłaszcza takich, którzy nauczają tą Ewangelię sukcesu, że no, jak będziesz wierny, to ci Bóg będzie tak błogosławił, że będziesz miał wszystko, tak jak Józef miał wszystko i był błogosławiony. I zobaczcie, on przeszedł przez wszystko, bo jego celem było to, żeby być błogosławiony w Egipcie i mieć władzę, pieniądze i wszystko. Józef trochę inaczej na to patrzył. Mówi, Bóg rozmnożył mnie w tym miejscu, w ziemi niedoli. Dlaczego to się wszystko wydarzyło? Dlaczego Józefa to spotkało? Nie dlatego, żeby mógł gromadzić więcej dóbr. Nie dlatego, żeby się wzbogacić, zbudować swoją kolejną stodołę i kolejną i rozmnażać wszystko, co miał na tym świecie. Ale 45 rozdział nam mówi, jaki był cel tego wszystkiego. Od 5 do 7 wersetu. Gdy jego bracia, którzy go sprzedali, przychodzą do niego, on mówi do nich, lecz się teraz nie trapcie, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tutaj sprzedali. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu.
bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. To był cel tego wszystkiego. Bóg posłał mnie tutaj. To nie wy to zrobiliście. Po prostu Bóg mnie tutaj posłał, żeby zachować was przy życiu. Po to, by ratować życie. I wiecie, to jest ciekawe. Dla mnie to tak bardzo mnie ubłogosławiło, to, gdy zacząłem tak sobie zadawać pytanie, no ale konkretnie czyje życie tak przede wszystkim? I gdy mówimy w środę, ja mam przywilej prowadzić te wykłady o Jezusie w Starym Testamencie, gdzie On się pojawia, to tak mi to ubłogosławiło, gdy pomyślałem o tym fragmencie. Ja pozwólcie, że krótko wam tak nakreślę, może też zachęcić, żeby przychodzić też w środę i uczestniczyć w tych wykładach, bo to potem mamy czas dyskusji, możemy rozmawiać na ten temat. Ale gdy patrzymy na historię, na to, co Biblia mówi, to już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale i w 15 wersecie, Bóg daje cudowną obietnicę. Daje cudowną obietnicę, że z nasienia kobiety, z jej potomstwa, narodzi się Zbawiciel, który pokona szatana, pokona grzech, pokona śmierć. I nawet gdy czytamy genealogię Jezusa, która jest w Ewangeliach, to widzimy, że jest taki opis, taki schemat, że ten zrodził tego, ten zrodził tego, ten zrodził tego. Zawsze to jest ten mężczyzna, który zradza kolejnego potomka. Ale gdy chodzimy do Jezusa i rodzi się Jezus, to nagle jest taka zmiana. Już nie jest powiedziane, że ten zrodził Jezusa, tylko jest powiedziane, a Jezus narodził się z Marii. Tam już nie ma mowy o mężczyźnie. Dlaczego? Bo grzech, ten pierworodny, jest przekazywany z mężczyzny na mężczyznę, z pokolenia w pokolenie. A Jezus był bez grzechu. I dlatego ta obietnica, którą Jezus dał, Bóg dał na samym początku, w 1 Mojżeszowi, w 3 rozdziale, że z nasienia kobiety, nie mężczyzny, z kobiety, narodzi się Zbawiciel, była tak istotna. Dlaczego? Bo gdy czytamy całą historię i to, co znajdujemy w Biblii, to widzimy, jak szatan próbował zrobić wszystko, żeby zniszczyć to nasienie, zanieczyszczyć to nasienie. W 4 rozdziale, 1 Mojżeszowej, pojawia się pierwsze morderstwo. To szatan próbuje zniszczyć to nasienie. Co się dzieje? Kain dokonuje morderstwa. A skąd wiemy, że to szatan za tym stał? Bo w 1 liście Jana 3:12 czytamy, że Kain wywodzi się od złego. Szatan próbuje zniszczyć wszystko, bo to obietnica, którą Bóg dał w 15 wersecie 3 rozdziału, to są słowa, które Bóg powiedział szatanowi, że narodzi się z nasienia kobiety ten, który cię zmiażdży, który zniszczy ciebie i twoje dzieła. Człowiek słuchał tej rozmowy, którą Bóg miał z szatanem i wow, dla nas to jest cudowna obietnica, bo dalej, później, gdy czytamy 6 rozdział pierwszej Księdze Mojżeszowej, tam znajdujemy ciekawą rzecz. Tam się pojawiają tak zwani synowie Boży. W Starym Testamencie musimy wiedzieć, że to jest stwierdzenie, które zarezerwowane jest dla aniołów, a nie dla ludzi. Czyli to byli aniołowie, upadli aniołowie, którzy przyszli. Bo zresztą słowo anioł w Biblii występuje w rodzaju męskim. I to są aniołowie, którzy zobaczyli, że kobiety ziemskie są piękne i zaczęli z nimi współżyć. Wow! Po prostu to jest... Już czacha się pęka w ogóle. Co to się dzieje w ogóle? O co chodzi? Jakie to jest dziwne. Ale z tych związków rodzą się nefilici. W naszym tłumaczeniu w Biblii Brytyjskiej jest przetłumaczone jako olbrzymi. Mówiliśmy na ten temat dokładnie na wykładzie, nie będziemy tego powtarzać, ale to hebrajskie słowo tutaj to jest nafil, co oznacza nefilit, czyli upadły. Rodzili się olbrzymi, nefilici. I w Nowym Testamencie, w 2 Piotra, w 2 rozdziale, od 4 do 5 wersetu i w liście Judy 1, od 6 do 7, mamy komentarz Nowego Testamentu do tamtych wydarzeń, gdzie aniołowie współżyli z kobietami i rodzili się olbrzymi. Zobaczcie, dlaczego tak się dzieje. Bo gdy zobaczymy teraz tą obietnicę, którą Bóg dał na samym początku, to widzimy, szatan robił wszystko, żeby zanieczyścić to nasienie. Żeby ten potomek, który się urodził, nie był w stanie pokonać go.
żeby Zbawiciel nie przyszedł na świat i nie był tym, który jest bez grzechu. Żeby to się nie mogło wydarzyć. Ciekawe jest to, że to wydarzenie, które tutaj jest w 6 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, gdy czytamy o tym w liście Judy, to jest to porównane do Sodomy i Gomory. A jaki był grzech główny Sodomy i Gomory? Tam był grzech homoseksualizmu. Czyli i to charakteryzuje takie nienaturalne jakieś zachowania. Aniołowie z kobietami ludzkimi? To jest dziwne. Ale szatan robił wszystko, żeby zanieczyścić to nasienie. Ale Bóg, jak czytamy dalej, z pokolenia w pokolenie, jakby zachowuje to nasienie. On chroni, żeby ten, który się narodzi, był bez grzechu, był z tego nasienia kobiety. I czytamy potem o potopie Noe, który ma 3 synów. I który z nich jest tym, który będzie w tej linii genealogicznej Jezusa? Sem. Potem się rodzi Abraham, ma 2 synów, których... Który jest tym, który jest w tej linii? Można powiedzieć, i tak już, no, wydawać by się mogło, że już po wszystkim, już się nie narodzi ten kolejny w tym pokoleniu, który będzie w tej genealogii. Bo przecież żona Abrahama już jest stara, już nie może mieć dzieci, już po wszystkim. Koniec. Nie, Bóg był wierny i rodzi się Izaak. Mimo, że ona już miała 100 lat, rodzi się, bo to jest dziecko obietnicy. Potem Izaak ma 2 synów, ale nie ten, który się pierwszy urodził, był tym, który był w tej linii. To Jakub był tym właśnie. Jakub dopiero ma 12 synów. I tych 12 synów, który z nich jest ten w tej linii? I można powiedzieć, no to pewnie może Józef, bo on przeszedł przez to wszystko, o czym mówiliśmy na początku. Ale nie. To nie Józef jest tym, tylko Juda, jego brat. Józef był tym, który był użyty przez Boga, żeby zachować to nasienie przy życiu. Bo to Juda, jego brat. I co ciekawe, gdy czytamy historię Józefa i to wszystko, co się tam działo, to widzimy, że Juda jest przedstawiony jako ten, który staje się ofiarą zastępczą za swojego brata. To jest niesamowite. Znaczy, bo to pokazuje nam też to, kim będzie Jezus. Jezus stanie się ofiarą zastępczą. W jaki sposób Juda? Bo gdy przyszli bracia do Józefa, Józef miał swojego brata, który był najmłodszy, to był Beniamin. I gdy Józef mówi do swoich braci, sprowadźcie tutaj ojca, ale zostawcie tutaj, w więzieniu niech zostanie Beniamin. Ja chcę go tutaj zatrzymać dla siebie w Egipcie. To co robi Juda? I mówi, o nie, nie, proszę cię, Józefie, proszę cię. Ja zaoferuję siebie. Proszę cię, ja zostanę zamiast mojego brata. Niech on pójdzie, niech wróci do ojca. Ale ja zostanę, ja będę tą ofiarą zastępczą. Ja zostanę zamiast niego. I to pokazuje nam naturę tego obiecanego nasienia, którym stał się Jezus, który stał się ofiarą zastępczą. Wow. Później, gdy czytamy dalej, to widzimy, że pojawia się Dawid, w którym w pewnym sensie też pokazuje tą naturę tego potomka, tego nasienia, bo jest gotowy złożyć swoje życie za innych. Gdy Goliat wychodzi i złorzeczy wszystkim, Dawid wychodzi i mówi, ja pójdę. Pozwólcie, że ja pójdę. I ja będę z nim walczył. I Dawid dał zwycięstwo. I później z pokolenia w pokolenie Bóg zachowuje to wszystko i między innymi o tym mówimy na tych wykładach, ale potem pojawia się Jezus, ostatecznie rodzi się Jezus. Rodzi się z Marii. I On ostatecznie, idąc na Golgotę, daje to ostateczne zwycięstwo i składa swoje życie jako ofiarę zastępczą za ciebie i za mnie. To jest tak niesamowite. Dlaczego? Po to, abyś ty mógł doświadczyć tego zwycięstwa w zmartwychwstałym Chrystusie. Znaczy, Bóg cały czas dał obietnicę i pilnował, aby ta obietnica się wypełniała. Pomimo tego, że ludzie, szatan i inni próbowali zniszczyć to, powstrzymać to, ale Bóg był wierny i zachował to nasienie do końca. Dla mnie ta historia Józefa jest tak niesamowita, bo Józef trafił do Egiptu nie po to, żebym ja sobie teraz mógł wmawiać, no jak ja będę tak wierny jak Józef, to na pewno będę bogaty, będę błogosławiony, będę miał wszystkie bogactwa, będę miał władzę, będę miał chwałę. Nie. On trafił do Egiptu po to,
aby zachować przy życiu między innymi Jakuba, swojego ojca, i Judę, swojego brata, którzy byli tak potrzebni i kluczowi w Bożym planie zbawienia. Wow. Jezus przyszedł i zbawił swój lud. I to jest sedno Ewangelii. To jest tak kluczowe, tak ważne. Dlatego, słuchajcie, tak kończąc już, pomyślcie o tym. Bóg użył więzienia. Bóg użył głodu, który był w Egipcie, i więzienia, w którym był Józef. A my czasami myślimy, gdy nas spotyka coś takiego niewygodnego, coś, co nam się wydaje, o, jest tak źle i to, i tamto. Myślimy, o, Bóg mnie porzucił, bo to, bo tamto. Ale chcę ci powiedzieć, nie znasz całego obrazu. Nie wiesz tego, dlaczego taka, a nie inna rzecz dzieje się w tym momencie w twoim życiu. Może gdy Józef patrzył na swoje życie z perspektywy danej chwili, mógłby pomyśleć sobie, jejku, w więzieniu jestem, ale przecież byłem wierny, nic nie zrobiłem złego. Uciekłem od żony Potyfara, gdy ona próbowała mnie zwieść. Uciekłem, założyłem najlepsze buty, jakie miałem, najszybsze, i uciekałem. Ale jestem teraz w więzieniu. Dlaczego mnie to spotkało? Boże, czy Ty mnie opuściłeś? Czy Ty zapomniałeś o mnie? Ale chcę Ci powiedzieć, nie znasz całego obrazu. I być może Bóg chce użyć tej sytuacji albo żeby Ciebie uratować, albo może żeby kogoś uratować. Chcę, żebyś był wierny Bogu w tej sytuacji, w której jesteś, bez względu, jak trudna ona się dzisiaj wydaje. Uwierzcie mi, wiem, o czym mówię. Czasami spotykają mnie takie rzeczy, że po prostu myślę sobie, Boże, dlaczego? Może po prostu machnąć ręką. Może wtedy szatan odpuści, będzie lepiej, będzie wygodniej. Ale Bóg mówi, bądź wierny. Tak jak Józef był wierny. A zobaczysz, może ja uratuję czyjeś życie. Może ja uratuję też ciebie. Może kogoś z twojej rodziny, kogoś bliskiego tobie, bo ty jesteś wierny. I nie traktujesz tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj, nawet jak miejsca, w którym cię rozmnożę, może cię pobłogosławię, ale nie potraktujesz tego jako swojego domu, ostatecznego miejsca, ale jako domu niedoli, bo twój dom jest gdzie indziej. Po prostu może czasami muszę mieć tego Manasesa, żeby odpuścić, przebaczyć i zapomnieć. Nie wiem, z czym się zmagasz dzisiaj. Ja wiem, z czym ja się zmagam, ale chcę ci powiedzieć, że Bóg wie, co robi. Bóg wie, co robi. Dlatego ja chcę Mu zaufać. Józef, gdy patrzę pewnie teraz z perspektywy czasu na swoje życie, myślę, Boże, dzięki Ci, że przeprowadziłeś mnie przez to, bo dzięki temu to obietnica została zachowana. Wow, chwała Ci, że Ty użyłeś tego wszystkiego, tego więzienia, tego wszystkiego, co mnie spotkało, tego, żeby zachować przy życiu moją rodzinę. To jest tak cenne. Może to coś, co dzieje się w Twoim życiu, musi się wydarzyć, by coś większego mogło się wydarzyć, o czym jeszcze dzisiaj nie wiesz. On może obrócić każdą sytuację. I każda sytuacja, niezależnie od tego, jak trudna jest dzisiaj, może kiedyś okazać się tylko wspomnieniem tego, jaki Bóg był wierny w twoim życiu. Dlatego to, co teraz możesz zrobić, bez względu na to, co dzieje się w twoim życiu, bez względu na to, gdzie jesteś, popatrz na to wszystko i zobacz, może to jest ziemia niedoli. Albo jest mi tu źle, albo może nawet jestem błogosławiony. Może mi wszystko się udaje, może wszystko jest fajnie. Może mam wszystko, jestem drugi po Faraonie. Ale to jest ziemia mojej niedoli. Dlatego tu, w tej ziemi niedoli, będę robić wszystko, by być wierny. Nawet w takich małych rzeczach, jak to, jakie imiona będę nadawał swoim synom. Dlaczego? Ja pamiętam taki piękny werset, który jest w Księdze Kaznodziei 9:10. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił? Zrób to według swojej możności.
Bez względu na to, jak sytuacja, bez względu na to, co jest w twoim życiu, po prostu co Bóg stawia na twojej drodze, bądź tym wierny albo wierna. Bóg może tego użyć na swoją chwałę. W celu, o którym ty dzisiaj sobie nawet nie zdajesz sprawy. Dlatego gdziekolwiek jestem, cokolwiek się dzieje, powiem ci, ja też potrzebuję Efraima i Manasesa w swoim życiu. Tak bardzo tego potrzebujemy. By potem iść za Bogiem i zwyciężać. Panie, tak dziękuję ci za to, że ty jesteś z nami. Za to, że twoja łaska jest tak wielka. Że ty masz plan na nasze życie, że ty nie zostawiłeś nas sami, że ty jesteś wierny swoim obietnicom. Ty powiedziałeś w psalmach, że nad wszystko wywyższyłeś swoje imię i swoje słowo. Panie, dziękuję ci za to, że skoro ty dajesz obietnicę, ty dajesz słowo, to ty tego dokonasz. Ja dziękuję ci, Panie, za to, że nawet będąc w ziemi swojej niedoli, możemy doświadczać twojej wierności. Twoja wierność jest tak wielka. Dlatego, Panie, chcemy ci ufać i wiedzieć, że ty jesteś z nami, tak jak byłeś z Józefem przez te wszystkie dni, przez te wszystkie chwile. Ty jesteś wierny, Boże. Nawet w ziemi naszej niedoli. Dziękuję ci, Panie, za to. W twoim świętym imieniu modlimy się. Błogosław resztę tego dnia. Amen.